Pojedynczy talar z podpisem Ossolińskiego, numeracja sześciocyfrowa, bez żadnych uwag odnośnie naturalności. Banknot taki, jak w zasadzie powinien być, ten delikatny biały papierek po swoich 200 ponad latach od emisji. Dość wiotki, liczne złamania, trochę prześwitek w papierze, tutaj między innymi na pieczęci. Sucha pieczęć mocno nadwyrężała jednak ten papier, także nic dziwnego, że tutaj pojawiają się tego typu później ubytki czy perforacje. To samo dotyczy drugiej pieczęci. Nadarcia na marginesach, ale niewielkie. Zupełnie, proszę Państwa, poprawna, fajna pozycja talara księstwa warszawskiego.